Dobrze, więc porozmawiamy z Moniką Karbowską po raz kolejny. Jest kilka ciekawych wątków tutaj od naszej ostatniej rozmowy. Więc pierwszy wątek, Monika, czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o trwającym od miesiąca proteście we Francji od 19 stycznia. Wielki tutaj protest wszystkich związków zawodowych przeciwko reformie emerytalnej. Gdzie jest teraz ta reforma po miesiącu protestów? Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. No, jakby to powiedzieć, no trwają protesty rzeczywiście. Ale jakby protesty trwają od wielu lat, prawda? Związki zawodowe rzeczywiście się trochę ruszyły. Są różne manifestacje, ale też są manifestacje żółtych kamizelek co sobota, które są oddzielone od manifestacji związków zawodowych. No, co my, znaczy, ja osobiście powiem, że dla mnie to jest tylko dalsza część tego, co Macron z nami robi. No, przypomnę, że w 2019 roku było 3 miesiące bardzo trudnego strajku, to znaczy trudnego dla nas wszystkich, dla nas pracowników, dla nas obywateli, że strajk trwał od chyba początku grudnia do końca, praktycznie do rozpoczęcia COVID-a, czyli do 10 marca 2020 roku. Ja chyba 16 marca. Nie, ale coś to 16 nawet. Marca wystąpił w telewizji, tak, i wtedy wszystko się skończyło. Czas. A jeszcze poprzedniej soboty były manifestacje. Nie, to było wcześniej, 14 wystąpił. 14 to była sobota i 15, a 16 to był poniedziałek. I tego samego 14 jeszcze była manifestacja żółtych kamizelek. Czyli bo ja, kilka dni przed tym byliśmy. Ciebie chyba nie było, ale z Brunem i Emrykiem pod ambasadą polską. Tam była demonstracja w sprawie represji wobec komunistów. I to już był marzec, ale dobra. Tak, no, co chcę powiedzieć, to ja wspomnienie moje jest tylko takie, że wszędzie musiałam na piechotę dojść, że było straszliwie, musiałam do pracy dojść na piechotę, spać w Paryżu po prostu, bo nie mogłam przecież dojechać do domu, spać w moim miejscu pracy na ziemi, bo też nie mogłam przecież dojechać ani do domu, ani wrócić do pracy. Po prostu był czysty horror. No wiadomo, wtedy ja myślałam, że to jest ważne, że to jest potrzebne, wspierałam ten strajk i tak dalej, sama też bym chętnie strajkowała, ale no niestety to by nie miało sensu. Strajkowanie moje, gdybym ja zaczęła strajkować, tak jak wiele ludzi, którzy pracują w prywatnych firmach, nie pracują w systemie publicznym, tylko w prywatnych firmach, to po prostu by nas, za przeproszeniem, wypierdolono na bruk i tyle. I by nie byłoby siły, bo byłoby wszystkie te moje apele tutaj o pomoc, to już wtedy musiałabym, prawda, je robić, bo by mnie od razu wywalono. Także niech ktoś sobie w Polsce nie myśli, że we Francji to tak każdy sobie strajkuje i tam jeszcze mu płacą za to. Takich rzeczy nie ma. Praktycznie w branży prywatnej nie strajkują, a już bynajmniej małe firmy proletariackie, takie jak ochrona, to nie strajkują nigdy w ogóle. To już naprawdę musiałyby być jakieś, chyba był jeden czy dwa strajki tylko w tej całej branży, także na pewno by nikt nie strajkował, jeśli chodzi o emerytury. Oczywiście w mojej pracy ludzie się bardzo przyjmowali, moi koledzy z emeryturami, zwłaszcza ci starsi i także ludzie w moim wieku, no ja przypomnę, że już tutaj mam 50 lat, prawda? Więc w moim wieku to już ludzie się zaczynają przyjmować emeryturami, dlatego że nie mamy takiego zdrowia, bo nasze zdrowie zaczyna szwankować, związane z tym jest to, z tą pracą ciężką, jaką wykonujemy. No i rzeczywiście są już koledzy, którzy myślą o tym, kiedy dojdą na emeryturę. Gdybyśmy rzeczywiście mieli system emerytalny, że się przychodzi w wieku lat 60, no to ta perspektywa 10 lat pracy to jeszcze jako tako. Ale w sytuacji, w której, i za chwilę opowiem, dlaczego praktycznie nikt nie przychodzi na emeryturę w wieku lat 60 we Francji, tego czegoś takiego nie ma, praktycznie nigdy nie było, teraz się zorientowałam, to nawet nie wiemy, czy w ogóle będziemy mieć emerytury. Większość moich kolegów twierdzi, że w ogóle nie będziemy mieć emerytur tak naprawdę, a za chwilę też opowiem dlaczego. No i rzeczywiście wtedy ja wspierałam tenże strajk, wspieraliśmy te strajki i dlatego zaciskałam zęby i szłam na piechotę i całymi kilometrami, żeby dojść do pracy. No i myślałam i byłam rzeczywiście zadowolona, że znaczy zadowolona, no dla mnie to, wiedziałam, że to jest po prostu, że jak Macron powiedział, że cofa tę reformę, dlatego że później przypuścił atak na wszystkie wolności obywatelskie związane z tymi swoimi, no prawda, z tym systemem, który nam narzucił politycznym od 14 marca, wiedziałam, że cofnięto reformę, to ona powróci. No i powróciła rzeczywiście.
Oczywiście tam oni mówią, że to, że tam była ta reforma punktacyjna, że wtedy to była ta reforma à point, że tam trzeba było punkty zbierać, żeby dostać emerytury, a teraz to powrócili do starego systemu, że trzeba składki, ale tak naprawdę to nic nie zmienia. Dla mnie to się nie, w ogóle nic nie zmieniło. To jest dalsza część po prostu rozmontażu systemu socjalnego francuskiego. I oczywiście są manifestacje, ale ja podkreślam cały czas, że to nie są ci ludzie, którzy są najbardziej upośledzeni, którzy manifestują. Tak naprawdę no, manifestuje klasa średnia cały czas, albo taka, powiedziałabym, lepsza klasa robotnicza, która trochę więcej zarabia, tak jak właśnie ci pracownicy kolejarze, czy pracownicy metra i tak dalej. Oni to oczywiście, to już jest w tej chwili arystokracja robotnicza. To, a nie są tacy ludzie jak moi koledzy z ochrony. W ogóle ci proletariusze w ogóle nie strajkują, w ogóle nie manifestują, chociaż wiedzą, że to ich dotyczy. A żółte kamizelki to mówią tak, że w momencie, że nie wystarczy walczyć tylko o to, żeby nam nie zabrano tej części, trzeba walczyć o wszystko, trzeba walczyć w ogóle z systemem, trzeba rozwalić system, wygnać całą tą kastę. Oni czasami mówią też o huncie, bywa też na Facebooku, że mówi się o huncie, jako że się też coraz częściej mówi o huncie kijowskiej, no to jest też i hunta francuska. Kasta, hunta, mafia, o ten sposób. Oczywiście nie są to jakieś takie paradygmaty, powiedziałam, marksistowskie, ale bardzo dobrze oddają, powiedziałabym wręcz, w sposób, w jaki władza systemu francuskiego w tej chwili funkcjonuje. Nawet niektórzy komentatorzy prawicowi, ale tacy prawicowi suwerenistyczni, tak jak Courrier de Stratège, używają słowa kasta, żeby mówić o właśnie o tej burżuazji, tej wąskiej burżuazji, która dzierży władzę we Francji i która nas wykorzystuje i eksploatuje i wykańcza, że tak powiem. I teraz mogę powiedzieć troszeczkę o systemie emerytalnym, dlaczego nie będziemy mieć emerytur i jak wyglądają emerytury we Francji w ogóle. Czekaj, bo tydzień temu rozmawiałem z Brunem na demonstracji. Był reportaż z demonstracji, która była w Paryżu, to była ta piąta wielka mobilizacja i później spotkałem Bruna i pod koniec tego reportażu jest wywiad z Brunem. No i Bruno tam także powiedział, że Macron jest między młotem i kowadłem i tym młotem jest Komisja Europejska, która popycha Macrona, że ty Macron obiecałeś, że tutaj wydłużysz wiek emerytalny, a się wycofałeś, dawaj, rób to, co masz robić. No. I jaka jest twoim zdaniem rola Komisji Europejskiej? No myślę, że jest bardzo duża, bo były ten cały livre blanc, biała księga, to już 20 lat została opublikowana, gdzie wszystko miało być sprywatyzowane. Włącznie także z takimi aspektami życia społecznego, na które rzekomo Komisja Europejska nie powinna mieć wpływ właśnie, jak system zdrowotny, system edukacyjny, to wszystko jest nadal w gestii, czy system społeczny jest w gestii rzekomo każdego kraju. Tego nie ma przecież w traktacie lizbońskim. A pomimo tego Unia Europejska od chyba od 30 czy nawet 40 lat dąży do prywatyzacji wszystkiego. No, do likwidacji właśnie systemów społecznych, do prywatyzacji.